No, no, Daria, tym razem to ci się nie uda. Jak cię pierwszy raz złapaliśmy, nie sądziliśmy, że posuniesz się aż tak daleko. To było tylko przedstawienie! Tylko przedstawienie? Tylko przedstawienie! Przecież robiliście to na rzecz innych. Czy was totalnie pogięło? Nie! Zorganizowaliśmy to, żeby wiele uczniów z naszej szkoły miało normalne święta. Z wyżywieniem, prezentami. Kto wam w tym pomógł? Nie mogę powiedzieć. Mów! Bo spotka cię okropna kara. He? Wiemy od twojej mamy, cudownych rodziców ma, że od dziecka masz okropne, ale to okropne gilgotki. Nie! Tylko nie to! Odbyło się u nas na auli, a pomagali nam nauczyciele. Akcja powiodła się. Ho, ho! Zaczynamy! Witam Państwa. Zaszedł dla nas ten mały... Bajki nie wierzycie. Dorośli, też mi cuda. Tak zajęci swoją pracą, że nikomu się nie uda sprawić łacno, że zobaczą, że poczują. Tak mi dobrze spocząć chwilę, gdy choć trzeba silnie staje, ręce mdleją w obraz. Różą ma łabędzią szyję, włosy falą łagodną na ramiona. Wolę dzisiaj tutaj zginąć pan niż jeszcze zrobić krzywdę. Dość gadania! Jeśli życie jest niemiłe. Któż wyciąga za pazuchy? To nóż! To nóż! On szalony! Chce ją zabić i bez głowy iść na to, żeby spokojnie. Niewinne? Ty to nazywasz niewinnymi akcjami? Ty z twoją przyszywaną siostrą Marleną przeszłyście same siebie! Marlenę w to nie mieszajcie! Za późno! Opowiedziała nam już o akcji Koncert dla Powodzian. Czyli przyznajesz się do popełnionego czynu? No! Aha! Było tak. Mam mówić? Nie. Jak chcesz. A no pewnie, że chcę, bo ja po prostu uwielbiam mówić. Tego nie widać po mnie zupełnie, ale to kocham. A wracając do tematu, akcja nazywała się Koncert dla Powodzian. I już jak sama nazwa wskazuje, była ona przeznaczona dla osób dotkniętych tą tragedią. Aha. Sponsorzy nam pomogli, a kolega polecił nam dwa zespoły, które zgodziły się wystąpić. I było czadowo. Zebraliśmy naprawdę sporą sumkę. Przepraszam, że przerywam. Spoko, w końcu taki twój zawód. Ja też lubię wiele razy cztery. Czy to są zdjęcia z tej akcji? Tak, było superancko. Daria, spokojnie.
fajnie. Może zacznijmy od początku. Może nie aż tak. Ale powiedz, czemu udzielasz się w wolontariacie? Czemu akurat ja się w nim udzielam? Lubię pomagać innym. Widzieć na ich twarzy uśmiech. A tak poważnie? To jestem Daria i chodzę do liceum. No to już wiemy. Pomóc innym? No mamusia mnie tego nauczyła. Opowiedz, co się wydarzyło 9 października 2010 roku? No nasza kolejna akcja miała wtedy miejsce. Nosiła nazwę Ławeczki. Celem jej było odnowienie, ukazanie bądź przypomnienie tego zabytku. Zabytku z 1929 roku. Bo wiele osób, przechodząc obok niego, nie wie tak naprawdę o jego istnieniu. Ty wiesz, że to podlega niewandalizmowi? Wiem, ale i tak ta akcja odniosła sukces. To znaczy? Było ciężko. Chwasty osiągały ponad 2 metry. Ale było nas sporo. Dobry humor i przyjazne stosunki spowodowały, że wszystko się udało. Było was sporo? Tak, a czy możesz mi się umyć kajdanki, bo krew mi do mózgu nie dopływa. No spoko. Dzięki. A co ty tu masz? Rozbieraj się! Ogięło cię? No daj spokój, chodziło mi o tatuaże. No dobra, podwin rękawy. Co oznacza ten znak kropli? To moja ulubiona woda do picia. Kropla bez kitu. Najlepsza woda na świecie. Ale mów prawdę, moje nozdrza wyczuwają na kilometr kłamstwo, a to na 100% kłamstwo. Okej, ale mogę się napić? No spoko. A tak przy okazji, to nie zła. No, ta dziara z ławeczką. No ale... Czy już się napiłaś? Uff, tak. To kolejna akcja Kropla. Celem jej było zebranie jak najwięcej funduszy na badanie nadawców szpiku kostnego oraz zbiórka środków higienicznych dla Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Nasi przedstawiciele zawieźli pieniądze i środki osobiście. Halo? No, co mamusiu? Tak? Na obiad nie zdążę. Kotleciki? Co? Jakie chodzące telefony? Transplantacja? Ej, a ty czemu masz tu dziarę z telefonem? No, żebym pamiętała o... Nie kłam! Nie unoś się tak! Mam już tego wszystkiego dosyć! No właśnie widzę! Mów, o co chodzi z tym telefonem! Ale najpierw... Rób tak jak ja.
i licz do 10. Mam już dość twoich wybryków. Twoje akcje przyprawiają mnie o zawrót głowy i o inne dolegliwości. Depresja, stres i inne dolegliwości. Depri. Mamucia mówiła... O kotletach wiem! Nie! O chodzących telefonach pod kościołem w ubiegłą niedzielę. Z widocznym napisem 112? Tak. Polegała na tym, żeby uświadomić innym o tak ważnym numerze telefonu. W razie jakiegokolwiek wypadku. A akcja nosiła nazwę Drugie Życie. I zaczęła się po porannej mszy. Chodziło przede wszystkim nam, żeby zachęcić do transplantacji narządów. W końcu możemy po śmierci ratować wiele osób, którzy czekają na taki dar od urodzenia. Odegraliśmy również wiele scenek, uświadamiając innym, jak należy zachować się przy udzielaniu pierwszej pomocy. Czuję przede wszystkim niesamowitą radość, bo dawać szczęście innym to dostawać jeszcze więcej szczęścia dla samego siebie. A co teraz czujesz? Po tych wszystkich akcjach czuję ogromną dumę i chęć planowania i realizacji kolejnych przedsięwzięć. To poplanujesz sobie na spacerniaku.